Cześć, ja nazywam się Damian Lewczuk i uczę programowania frezarek CNC z poziomu systemów CAM. Informacje o moich szkoleniach znajdziesz w opisie do tego filmu, a w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób dodać operację fazowania we Fusion 360. Jeżeli chodzi o przygotowywanie operacji fazowania we Fusion 360, to możemy mieć tutaj dwa takie przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki, kiedy nie mamy zamodelowanych fazek, a drugi przypadek jest taki, kiedy mamy dodane fazki na modelu. Rozpoczniemy od tego pierwszego przypadku, w którym nie mamy fazek na modelu. I teraz jeżeli chodzi o dodanie operacji fazowania, to również możemy zrobić na dwa sposoby. I pierwszy sposób to jest wykorzystanie do tego specjalnie przeznaczonej do tego celu operacji, czyli operacji 2D chamfer, a drugi sposób to jest wykorzystanie do tego strategii 2D kontur. I tutaj mamy dwa kontury, mamy kontur wewnętrzny, kontur zewnętrzny i użyjemy zarówno operacji 2D kontur, jak i operacji 2D chamfer. I rozpoczniemy od operacji 2D chamfer, więc wybieram tę operację. W następnym kroku wybieram narzędzie do fazowania, wybiorę tutaj jakiś fazownik. Narzędzie jest wybrane, przechodzę teraz na zakładkę geometria i rozpoczniemy od obróbki konturu zewnętrznego, więc wskazuję ten kontur i następnie przechodzę na zakładkę passes. Jeżeli chodzi o najważniejsze parametry tej operacji, to znajdują się one w sekcji chamfer. I tutaj określamy wymiar faski. Jeżeli używamy narzędzia z kątem wierzchołkowym 45 stopni, to jeżeli tutaj wpiszemy wartość 1, to będziemy mieli faskę 1 razy 45 stopni. Kolejny istotny parametr to parametr chamfer tip offset i za chwilę pokażę Ci jego działanie, ale w tym momencie przeliczę ścieżkę narzędzia na tych parametrach. Przejdę do symulacji tej operacji. Tutaj wyłączyłem widoczność przygotówki i teraz ustawię się na przykład w widoku od boku i uruchomię symulację krok po kroku. I zwróć uwagę, jak tutaj narzędzie jest ustawione. Wierzchołek narzędzia jest trochę poniżej krawędzi faski i jest to dobry sposób na wykonywanie fazek, ponieważ czasami może się zdarzyć, że faski są wykonywane w ten sposób. Teraz przestawię parametr chamfer tip offset na 0. OK. Przejdę do symulacji i podobnie krok po kroku ustawię się w ten sposób. I teraz wierzchołek narzędzia pokrywa się z dolną krawędzią faski, czyli ten wierzchołek narzędzia będzie frezował faskę i nie jest to korzystne, ponieważ tutaj narzędzie nie jest zbyt mocne i ma tendencję do wykruszania się. Więc warto wierzchołek narzędzia obniżyć w stosunku do dolnej krawędzi faski i właśnie za to odpowiada parametr chamfer tip offset i ustawmy tutaj wartość tego parametru na przykład na 3 mm, klikamy OK i teraz przeprowadzę symulację. I teraz narzędzie pracuje już mniej więcej na środku tej krawędzi. Wierzchołek narzędzia jest 3 mm poniżej dolnej krawędzi faski i jest to bardzo korzystny sposób wykonywania fazek. Oczywiście, jeżeli jednym narzędziem wykonujesz dużą ilość fazek w jednym projekcie, to warto stosować różne wartości odsunięcia parametru chamfer tip offset, tak żeby narzędzie cały czas nie pracowało tym samym fragmentem ostrza, tylko powiedzmy w jednej operacji ustawiasz parametr chamfer tip offset na minus 3, w drugiej na minus 2, w trzeciej na minus 4 i wtedy narzędzie będzie pracowało mniej więcej odtąd dotąd i dzięki temu jest szansa, że wydłużymy trochę żywotność tego narzędzia. I OK, to było dodanie faski za pomocą operacji 2D chamfer, a teraz dodajmy faskę na tej krawędzi za pomocą operacji 2D kontur. Wybierz operację 2D kontur, użyjemy tego samego narzędzia. Jeżeli chodzi o geometrię do obróbki, to wybieramy tę geometrię i przechodzimy na zakładkę passes. I jak możesz zauważyć, to pojawiła się tutaj opcja, która nie pojawiała się, kiedy używaliśmy do wykonywania tej operacji frezów walcowo-czołowych. I mamy tutaj sekcję chamfer i podobnie jak w operacji 2D chamfer mamy parametry chamfer width określający wymiar faski. I wpiszmy tutaj 1 mm i mamy też parametr chamfer tip offset i wpiszmy tutaj wartość 3, klikamy OK i ścieżka narzędzia została dodana i na tej krawędzi również zostanie wykonana faska o wymiarze 1 razy 45 stopni. Teraz przeprowadźmy symulację wszystkich operacji, włączę widoczność przygotówki i przejdę od razu na koniec
obróbki i ok, mamy dodane faski na modelu. Tutaj oczywiście albo trzeba usunąć ten materiał przed wykonaniem operacji fazowania, albo zmienić sposób wejścia narzędzia w materiał. Ale to jest temat na inną lekcję. Jeżeli chodzi o ustawianie wejścia narzędzia, to w jednej z poprzednich lekcji pokazałem Ci, jak ustawić wejście narzędzia równolegle do krawędzi obrabianej. Więc tutaj w tym przypadku ten sposób wejścia narzędzia również może się sprawdzić. I ok, wyjdę z symulacji. I teraz przejdziemy do drugiego modelu. I na tym modelu mamy już dodaną faskę. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób przygotować tutaj operację fazowania. I tutaj, jeżeli mamy zamodelowaną faskę, to również możemy wykonać fazowanie za pomocą operacji 2D chamfer, jak i za pomocą operacji 2D kontur. I dodamy tutaj również te dwie operacje. Wybierzmy najpierw operację 2D chamfer. Wybierzmy narzędzie do fazowania. Mam wybrane to samo narzędzie, którego używałem podczas fazowania tego modelu. I teraz przejdźmy na zakładkę geometria. I tutaj pojawia się pytanie, którą krawędź do fazowania zaznaczyć? Czy dolną krawędź faski, czy górną krawędź faski? Rozpocznijmy od wariantu, w którym zaznaczymy dolną krawędź faski. Przejdźmy na zakładkę passes. Mamy tutaj ustawione parametry. Mamy parametr chamfer width ustawiony na 1, chamfer tip offset również na 1. Klikamy OK. I nic się nie stało. Nie mamy dodanej faski, pojawiło się tutaj ostrzeżenie. Więc edytujmy tę operację. I teraz zaznaczmy górną krawędź faski. Klikamy OK. I tutaj również się nic nie stało. Więc to nadal nie rozwiązuje naszego problemu. Ale przejdźmy dalej. Edytujmy tę operację i sprawdźmy zakładkę passes. I tutaj mamy właśnie parametr chamfer width ustawiony na 1 mm. Spróbujmy ten parametr wyzerować. Klikamy OK. I teraz faska została dodana. Sprawdźmy, jak zachowa się ta operacja, jeżeli wskażemy dolną krawędź faski, a będziemy mieli wartość parametru chamfer width ustawioną na 0. Klikamy OK. I w tym przypadku również faska nie została dodana, więc na tej podstawie możemy wnioskować, że jeżeli mamy dodaną faskę na modelu, to jako geometria do obróbki należy określić górną krawędź faski, czyli wskazujemy tę krawędź. I jako parametr chamfer width wartość musi być ustawiona na 0, ale teraz jeszcze zwróćmy uwagę na parametr chamfer tip offset. Teraz mamy ustawioną wartość na 1, kliknę OK, aby przeliczyć ścieżkę narzędzia. Przejdę teraz do symulacji. Wyłączę widoczność przygotówki. Ustawimy się w tym widoku i uruchomię symulację i OK. I teraz mamy ten wariant niekorzystny, czyli taki, gdzie wierzchołek narzędzia pokrywa się z dolną krawędzią faski. I mimo tego, że mieliśmy tutaj ustawiony parametr chamfer tip offset na 1, to narzędzie swoim wierzchołkiem idzie po dolnej krawędzi faski. I tutaj tę wartość w tym przypadku należy trochę zwiększyć. Ustawmy na przykład na 3 i teraz wierzchołek narzędzia będzie trochę obniżony w stosunku do dolnej krawędzi faski. Przeprowadźmy jeszcze symulację, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I OK. Teraz narzędzie będzie fazowało w taki sposób, że wierzchołek będzie trochę poniżej faski i narzędzie nie będzie pracowało wierzchołkiem. Więc taki sposób fazowania powinien być OK. Ale tutaj zwróćmy jeszcze uwagę na to, jak ta faska wygląda. Nie jest to jedna ciągła ścieżka narzędzia, tylko ta ścieżka narzędzia jest poprzerywana. Mamy tutaj oddzielne przejścia dla poszczególnych krawędzi. Sprawdźmy, jak w tym przypadku zachowa się operacja 2D kontur. Wybierzmy tę operację. Przejdźmy do zakładki geometria. Wskażmy tutaj geometrię do obróbki. I tutaj znowu pojawia się pytanie, czy wskazywać górną krawędź faski, czy dolną krawędź faski. Zacznijmy od wskazania górnej krawędzi faski. Przejdźmy na zakładkę passes i tutaj mamy parametry. Mamy parametr chamfer width i chamfer tip offset. Zostawmy na razie domyślne parametry i przeliczmy ścieżkę narzędzia. I teraz już po samej ścieżce narzędzia widać, że narzędzie swoim wierzchołkiem będzie szło na wysokości górnej krawędzi faski. Więc tutaj musimy parametr chamfer tip offset
delikatnie obniżyć. Sprawdźmy na razie wartość 1. Taki jest wymiar tej paski, 1 razy 45 stopni. Klikam OK. I to już zaczyna wyglądać dobrze. Wierzchołek narzędzia jest obniżony o 1 mm. Przejdźmy teraz do symulacji. I krok po kroku dojedźmy narzędziem do obrabianego konturu. I OK, to wygląda dobrze. I obniżmy jeszcze trochę parametr chamfer tip offset, tak aby narzędzie wierzchołkiem nie szło po dolnym konturze paski. Więc ustawmy ten parametr na 3 mm. OK. I tutaj już widać, że ścieżka narzędzia jest poniżej dolnego konturu paski i narzędzie nie będzie frezowało swoim wierzchołkiem. Tutaj jeszcze możemy przeprowadzić symulację tej operacji. Krok po kroku dojedźmy do krawędzi obrabianej. Przejedźmy trochę dalej, tak żeby to było lepiej widoczne. OK. I zobaczmy, jak to wygląda. I wygląda to dobrze. OK. Sprawdźmy, jak wpłynie na tę operację zmiana parametru chamfer width, czyli parametru odpowiedzialnego za wymiar paski. I wpiszę tutaj wartość 1 mm. Klikam OK. I teraz przeprowadzę symulację tej operacji. I też podjedziemy kawałek, tak żeby to było lepiej widoczne. I tutaj, jak widzisz, narzędzie trochę wcięło się w materiał. Czyli wykorzystując ten parametr, możemy delikatnie powiększyć faskę. Jeżeli zamodelowana faska okaże się za mała, to używając tego parametru możemy delikatnie wciąć się w materiał, aby powiększyć faskę. I OK, to był wariant, gdzie wskazaliśmy jako krawędź do obróbki górną krawędź faski. A teraz wskażmy dolną krawędź faski i zobaczmy, jak ta operacja się zmieni. Oczywiście wróćmy jeszcze tutaj do wyzerowania tych wartości. OK. I teraz, jak wskazaliśmy dolną krawędź faski, to narzędzie swoim wierzchołkiem będzie szło właśnie po dolnej krawędzi faski. Przeprowadźmy symulację. Też podjedziemy tak, żeby to było lepiej widoczne. OK. I jak widzisz, wykorzystując operację 2D kontur, w przypadku kiedy mamy zamodelowaną faskę na modelu, nie ma to większego znaczenia, czy wskażemy dolną krawędź faski, czy wskażemy górną krawędź faski. Tutaj zarówno jak wskazaliśmy górną krawędź faski, jak i wskazaliśmy dolną krawędź faski, faska została wykonana i ścieżka narzędzia została przygotowana prawidłowo. Tutaj w tym przypadku, jak wskazaliśmy dolną krawędź faski, to być może trochę łatwiej jest sterować parametrem chamfer tip offset, ponieważ ten parametr będzie liczony od dolnej krawędzi faski, czyli jak teraz tutaj ustawię wartość 1, to narzędzie będzie obniżone o 1 mm względem dolnej krawędzi faski. Kliknę OK i jeszcze raz przeprowadzę symulację. I OK, mamy tutaj w miarę korzystny wariant, gdzie narzędzie nie pracuje swoim wierzchołkiem. I teraz to, co możemy wywnioskować na podstawie tej lekcji, to to, że w przypadku, kiedy nie mamy zamodelowanej faski, nie mamy faski na modelu, to możemy zarówno stosować operację 2D kontur, jak i operację 2D chamfer i tutaj nie ma większych problemów z przygotowaniem faski. A w przypadku, kiedy mamy zamodelowaną faskę na modelu, to tutaj operacja 2D chamfer na początku pracy z Fusion 360 może być trochę kłopotliwa, ponieważ trzeba się pilnować tego, którą krawędź faski wskazać. Czy mamy wskazać górną krawędź faski, czy mamy wskazać dolną krawędź faski. I tego problemu nie ma w przypadku korzystania z operacji 2D kontur. Tutaj bez znaczenia, czy wskażemy górną krawędź faski, czy wskażemy dolną krawędź faski, ta operacja fazowania zostanie przygotowana, więc w przypadku modeli, na których mamy dodaną faskę, według mnie lepiej, szybciej i łatwiej jest stosować operację 2D kontur. I OK, liczę, że te informacje będą dla Ciebie przydatne, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przygotowywania programów obróbkowych w systemie Fusion 360, to zapraszam Cię do mojego szkolenia, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu.